Dzień dobry. Witamy. Zapraszamy na pierwsze wydanie Wiadomości bez przerwy. Przed Wami Oliwia. Oraz Mateusz. Na początek chcemy Wam przedstawić telewizję zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Mirsku, Miko i Bohaterzy, w skrócie MBTV. Nazwa nie banalna, czyż nie? To połączenie patronów naszych dwóch szkół, gimnazjum i liceum. Nazwa zapada w pamięć, więc się przyjęła. Będziemy prezentować różne wydarzenia z życia szkoły. Mamy nadzieję, że przypadniemy Wam do gustu. W dzisiejszym wydaniu koncert charytatywny, warsztaty przyrodnicze, spotkanie z absolwentem, Dzień Kobiet, Pegazik i sport. 19 lutego odbył się 7 koncert charytatywny, w który włączyli się nie tylko uczniowie, ale także ludzie z Mirska i okolic. W tym roku graliśmy dla Oli zmagającej się z chorobą. Uroczystość została wyreżyserowana przez uczniów w postaci hollywoodzkiej gali. Na scenie swoje talenty prezentowała młodzież i dorośli. Między innymi dyrekcja zaskoczyła nas swoją rockową duszą. Swoje zdolności artystyczne przedstawił także zespół WKRW, który zaraził swoją energią. Nie zauważyliśmy nawet, kiedy koncert dobiegł końca. Pod koniec lutego odbyły się warsztaty przyrodnicze, w których brały udział trzecie klasy gimnazjum. Zachęcały one do poznawania świata wokół nas. Uczniowie byli świadkami m.in. pokazu laserów, izolacji DNA z cebuli i kiwi, obserwacji morfologicznej bezkręgowców i badania twardości kamieni. Szkoda, że nie każda lekcja wygląda w ten sposób. Marca odbyło się niezwykle interesujące spotkanie z absolwentem naszej szkoły Marcinem Czaplińskim, który obecnie studiuje historię. Miło spędziliśmy czas jedząc pyszną karpatkę przygotowaną przez panią profesor Annę Lanowską. I słuchając o prawdziwym życiu studenta. Dowiedzieliśmy się, że nie warto wybierać studiów, kierując się tylko dobrym zawodem w przyszłości. Ale przede wszystkim liczą się zainteresowania. I to, że chcemy je rozwijać. W tym roku Dzień Kobiet świętowany był nietypowo. Pierwsza klasa liceum przygotowała sketch autorstwa kabaretu Smile pod tytułem Tłumacz języka kobiecego. Była to dla wszystkich bardzo miła niespodzianka. Kobiet oznaczają. To jest tak zwana psychologia. Mam pomysł. Zabieram cię dziś do restauracji. Ja nigdzie nie idę. Nie mam się w co ubrać. Nie mam się w co ubrać. Ja nigdzie nie idę. To są synonimy. Gotowany kurczak. Muszę ograniczyć cholesterol, bo mi zachorujesz na miażdżyce i mi cholera umrzesz. I zostajesz mnie z tym kredytem, a ja prosiłam, jesz sam. Weź się! Pan Jarosław Wichowski również przygotował niespodziankę dla swojej żony. I chciałyśmy jeszcze pana zapytać o Dzień Kobiet. Jak ma pan zamiar spędzić dzisiejszy dzień i co pan może naszykował? Powiem tak, ja już Dzień Kobiet rozpocząłem wczoraj późnym wieczorem, ponieważ z żoną byliśmy w teatrze. Tutaj ze szkoły mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo fajnym spektaklu. Dzisiaj na pewno jeszcze czymś żonę zaskoczę, zostawię to jako słodką tajemnicę. A tutaj dziękuję. Przy okazji chciałbym wszystkim kobietom z naszej szkoły życzyć najserdeczniejsze życzenia na co dzień uśmiechu i wiele, wiele sukcesów. Dziękuję. Zapraszamy teraz na wiadomości sportowe. Ostatnie miesiące niosły ze sobą wiele sportowych emocji oraz zwycięstw. Gimnazjaliści po niesamowitej walce zdobyli Puchar Starosty Lubowskiego i dostali się na półfinały strefy w piłce siatkowej. Puchar powiatowych rozgrywek w tenisie stołowym okazał się być równie łatwym celem do osiągnięcia. Piłka ręczna, jak i inne sporty drużynowe, to stanowczo mocna strona naszych sportowców.
Dzięki wspólnej walce i ogromnej sile mogliśmy cieszyć się sukcesami. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbyśmy przeprowadzić z panem wywiad na temat dzisiejszych zawodów piłki ręcznej w tutejszego gimnazjum. Tak to było? Tak, dzisiaj odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej kobiet. Występowały 4 zespoły, przyjechały drużyny z Wlenia, z Wówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego i Mirska. Nasze dziewczyny trenujące na co dzień w klubie toczyły bardzo zaciętą rywalizację właśnie z drużyną z Lwówka Śląskiego. Obie drużyny miały po 2 zwycięstwa i w decydującym już ostatnim spotkaniu o pierwsze miejsce zremisowały 5-5. Niestety drużyna z Lwówka Śląskiego rzuciła więcej bramek w całym turnieju i niestety dla nas to ona zwycięża. Gratulujemy oczywiście dla drużyny z Lwówka Śląskiego i my ze swojej strony obiecujemy, że na pewno w przyszłym roku powalczymy o najwyższy stopień podium. Dziękuję. Był pan sędzią, czy tylko opiekunem? Dzisiaj akurat można powiedzieć, że po troszkę pełniłem 2 role. No, cały czas wszystkie mecze sędziowałem. Takim jakby głównym trenerem na co dzień trenerka klubowa pani Joanna Plit ze szkoły podstawowej pomagała i prowadziła drużynę z ławki rezerwowych. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły średniej na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 1 kwietnia. W programie m.in. lekcje pokazowe i mnóstwo innych atrakcji. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszamy do kolejnego wydania, które okaże się następnego miesiąca. Oglądajcie nas. Do zobaczenia.